Teraz zobaczymy, czy da się tym pistoletem malować. Rozrobiłem sobie farbę z wodą. Myślę, że nawet jest ciut jeszcze przygęsta. Ale, że tak powiem, rozrzedzić ją zawsze mogę. O, z takiego gluta. Ona już ładnie płynie po, że tak powiem, po kabelku. Gdzie ja mam baterie wszystkie? Co jest? Tu jedna dwójka, druga dwójka. A, tu chyba ma schowane. Jest piątka. Kurczę, każdy mówi, że pluje ten pistolet, że on się do malowania nie nadaje. Gruntować się nim dało. Zaraz zobaczę, próbę zrobię, jak sobie z tą farbą radzi. Mam ten suficik mały do przemalowania w łazience, znaczy suficik. Tą wnękę na leda, bo jak zamknę to sufitem i tym wypustem, to będę miał tam gorzej dojść, żeby to pomalować. A teraz pistoletem mogę sobie to opierdzielić. I zaraz zobaczymy, jak to będzie chciało. Ewidentnie za gęsta. Ewidentnie za gęsta. Do gruntu ten pistolet się nadaje, ale podejrzewam, że może być właśnie z nim problem, jeżeli chodzi o te farby, o malowanie farbami do ścian. Kurczę, teraz nie będę miał gdzie go odłożyć. Nieprzygotowany jestem. Staniesz tak? Staniesz. Dobra, jeszcze doleję wody. No to faktycznie to bardziej pluje niż maluje. Chociaż do tego były jeszcze jakieś dysze, czy jakaś kurcze. Co tu było do tego? Jest jakieś sitko jeszcze dodatkowe, takie wymienne, że on powinien inaczej rozbijać tą farbę chyba. Tak, tu jest mniejszy dzióbek. Dobra, zaraz sprawdzę. Zaraz będę robił doktoraty. I żeby wam nie zajmować czasu, jak dojdę do tego, że maluję, to powiem, co zrobiłem. Na razie rozrabiam farbę i szukam dobrej konsystencji. Powiem tak. Coś tam próbowałem pryskać. Coś tutaj się zabieliło. Ale nie da się tym malować takim. Nie, to nie nadaje się do malowania ścian takimi farbami. To za dużo pluje. Zobaczcie, ile to zostawia. Jakiej farby by się nie urobili, jaka rzadka by nie była zrobiona, to bardziej pluje niż maluje. To nie rozpyla, tak? Niestety to nie jest taka technologia jeszcze, żeby tak ładnie tą farbę rozpylało, żeby to dawało sobie radę z rozproszeniem tej farby w tak drobną mgiełkę, żeby to się ładnie nałożyło. To musi być sprzęt, który, że tak powiem, jest tłoczek, zbija ciśnienie, hydrodynamiczny. Chyba dobrze mówię, jak źle to poprawię się w opisie. I to się nie nadaje. Powiem tak, więcej było zabawy z urabianiem farby, z próbami, więcej było z myciem zabawy, niż, że tak powiem, prysłem tego, bo naprawdę rozwala te, rozbryzg jest wszędzie. Także gdyby ktoś chciał ten tego typu, ktoś mi tam z was pisał właśnie, że ich nie nadaje do malowania. Teraz widzę, się nie nadaje. To będzie dobre, nie wiem, takiegoś bejcowania ogrodzeń, do malowania jakichś podłóg bejcą, czy tam czymś, jakimiś takimi detergentami, powiedzmy. Tak jak ja kupiłem sobie opryskiwacz, żeby sobie więźbę jeszcze raz przeimpregnować. No i niepotrzebnie kupiłem ten opryskiwacz, bo kupiłem sobie ten pistolet i tym pistoletem to opierdzielę impregnat, bo wodę to ładnie rozprowadza, to nie mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o gruntowanie, to się sprawdza. Wodą ładnie rozpryskuje, robi, że tak powiem, tą mgiełkę. Wiadomo, że to robi też zakurzenie, ale do gruntu się nadaje i dużo szybciej idzie, to do tego się będzie nadawało. A czy znajdę inne zastosowanie? Nie wiem. Wyjdzie w praniu. Ta druga końcówka, myślałem, że też będzie ładnie rozpryskiwała, a tu widzę, że to okan dupy potrus, bo to jest, tu otwór jest taki sam do rozprowadzania farby jak w tym czarnym. Można by było pokombinować z tym. Szkoda, że tylko dwie mam, bo tu jest jakaś uszczelka w środku, widzę.
żeby to doszczelniało. Można by było pokombinować z tymi dyszami, porobić inne, mniejsze dzióbki. Nie wiem, jakąś siateczkę dać, żeby rozbijało tą farbę, żeby nie pluło tak na boki. Będzie mi się chciało, kiedyś będę miał czas, będę kombinował. Na chwilę obecną stwierdzam to, co mi niektórzy pisali, że pistoletami tego typu nie da się po prostu malować. To jest pożygane, niepomalowane. Tyle w temacie. Idę do samochodu po wałek i jadę z wałka.